Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dziś do wykonania własnoręcznej kartki wielkanocnej. Do tego będzie nam potrzebna kartka z bloku technicznego złożona na pół, kawałek tektury falistej i kolorowa kartka, z której wytniemy sobie pisankę. Ja akuratnie wymyśliłam, że moja kartka będzie miała jedno duże jajko, które ozdobię przy pomocy wstążki i kolorowych cekinów, kolorowych kamyczków. Ucinam kawałek wstążki, który smaruję klejem. Następnie przyklejam wstążkę na mojej pisance. Obracam ją, smaruję ponownie, tak aby wstążka była równo przyklejona, by ozdobić moje jajko. Postanowiłam, że wywiążę małą kokardkę, która będzie ozdobą na mojej pisance. Wywiążę sobie tutaj małą kokardkę. Ja do tego wykorzystałam wstążkę, ale Wy możecie wykorzystać to, co macie w domu. Może to być wstążka papierowa, może być mulina, może być kolorowy kordonek. I już tak na wywiązanej kartce postanowiłam przykleić kamyczki po to, aby moja wstążeczka była prawdziwą ozdobą pisanki wielkanocnej. Proszę bardzo, wstążeczka jest gotowa. I tak przygotowaną wstążeczkę przykleję na mojej pisance. Aby uzyskać efekt 3D, do pisanki przykleiłam taśmę dwustronnie klejącą, wiankową, którą będę przyklejała na tekturkę. Tekturkę smarujemy klejem. Przyklejamy na bloku z kartki, na bloku technicznym, a na tekturkę przyklejamy naszą pisankę podklejoną pianką. Dzięki temu otrzymamy na kartce efekt 3D. Wcześniej przygotowałam sobie napisy, które teraz wykorzystam i przykleję jako wykończenie kartki. Proszę, tak wygląda moja gotowa kartka wielkanocna. Czekam na Wasze propozycje. Proszę, umieszczajcie swoje zdjęcia. Zobaczymy, jaką kreatywnością Wy się wykażecie. Zapraszam również do oglądania mojej kolejnej lekcji. Kolejnego. Zapraszam na kolejne spotkanie, w którym będziemy się również bawić inną techniką plastyczną. Serdecznie Was zapraszam.